Cześć, słuchajcie, temat wygląda tak, że nawet przy takim niewielkim deszczu właśnie sobie podróżuję i już widzę, że na dywaniku zbiera się kropelka po kropelce wody. Zaraz się zatrzymamy, zobaczymy to z bliska, ale jest to mocno irytujące. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Motoblog na kanale Crave Drive. Tak jak pewnie widzieliście na miniaturce, pojawił się kolejny problem z Dacią Duster, polegający na tym, że w czasie deszczu do środka kabiny wdziera się woda, która początkowo myślałem, że zbiera się tylko na dywaniku pasażera poprzez jakieś tam kanały związane z wentylacją. Natomiast okazuje się, że woda wdziera się zupełnie w innym miejscu. Pokażę Wam za chwilę na filmie, w którym to miejscu dokładnie jest. Przez co mokre są też inne elementy, typu właśnie wygłuszenie tam wewnętrzne, plus takie są tam jeszcze jakieś silikonowe gąbeczki, które też bardzo fajnie nasiąkają i przekazują wodę dalej w dół. No ja sobie nie wyobrażam, żeby to było normalne, że tak przy niewielkim deszczu, żeby tutaj na tym dywaniku się zbierała już woda. Za chwilę spokojnie to obejrzę, czy na dywaniku kierowcy też tak się dzieje, czy tylko na dywaniku pasażera. Wcześniej zauważyłem tylko na dywaniku pasażera, no ale normalne to na pewno nie jest. Teraz tak, podświetlimy sobie tutaj troszeczkę po latarką, bo będzie lepiej widać. Temat wygląda tak, woda zbiera się tutaj w tym miejscu. Ewidentnie widać, że cieknie to gdzieś z góry. Dokładnie w tym samym miejscu miałem to ostatnio. I sobie to powoli się sączy do tego miejsca i woda się zbiera tutaj. Jakby te dywaniki były welurowe, to byłyby już mokre. Jeszcze jedno dosyć trudne ujęcie, ale dobra, poradzimy sobie. Tutaj wcale to myślałem, że to cieknie, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest wentylacja. Natomiast nie, bo tak naprawdę spróbuję Wam tu jakoś pokazać. To tutaj jest takie wygłuszenie i tak naprawdę to w tym miejscu gdzieś cieknie i to ewidentnie jest wilgotne. Do tego dodam, że te wszystkie odpływy, o których rozmawialiśmy z ASO, są na pewno drożne. Sprawdzałem to. Jest na pewno przepływ, nie ma tam żadnych śmieci, wszystko jest tak naprawdę jak powinno być. Natomiast zobaczcie, że przy tak niewielkim deszczu już tutaj się wszystko zbiera na dywaniku. Więc wybieramy się dzisiaj do ASO, dzwoniłem już do nich wcześniej, żeby się umówić i zapowiedzieć z wizytą. Zobaczymy, co będą sprawdzać, jak podejdą do tematu, a potem przekażę Wam krótką relację, jak sobie z tym problemem można poradzić. To nie jest problem tego, że zbiera się to na dywaniku gumowym, bo to można wyczyścić i nie ma kłopotu. Natomiast bardziej martwi mnie to, gdzie ta woda się tam zbiera, bo pewnie część tej wody ścieka gdzieś w dół, będzie tam zalegać i jeżeli się tego szybko nie wysuszy, to sami wiecie, co będzie dalej. Więc ja kieruję się w stronę serwisu ASO, sprawdzimy, co uda się załatwić w dniu dzisiejszym. Przekażę Wam później też informację, w jaki sposób wygląda udostępnienie pojazdu zastępczego na czas naprawy, jak podchodzi do tego tematu ubezpieczyciel. Podsumujemy sobie to wszystko i zobaczymy ogólnie, jak to wyszło. Okej, ja jestem już na miejscu. Akurat bardzo fajnie się składa, zaczyna padać. Idealnie. Jestem już po wizycie w serwisie ASO. Spróbujmy to jakoś podsumować, tak żeby niczego nie pominąć. Na chwilę obecną wyjeżdżam samochodem, ponieważ dzisiaj była tylko taka krótka diagnoza. Termin mam umówiony za kilka dni. Ogólnie miałem nadzieję, że serwis przy tego typu usterce podejdzie do sytuacji w ten sposób, że samochód zostawi u siebie i udostępni pojazd zastępczy, którym będzie można kontynuować jazdę. Natomiast tak się nie stało. Dlaczego tak się nie stało? Zgodnie z warunkami gwarancji Daci, w przypadku kiedy samochód ulega awarii i przyjedzie do serwisu na lawecie,
Serwis w tym momencie ma możliwość udostępnienia pojazdu na 3 dni w celu dokonania niezbędnych napraw. W moim przypadku jest troszeczkę inaczej, ponieważ woda, która wdziera się do wnętrza pojazdu i zalega na wycieraczce, pod wycieraczką i na wygłuszeniu wewnętrznym, nie powoduje tego, że pojazdem nie można się poruszać, więc automatycznie samochód zastępczy nie przysługuje. Trochę to dziwne od strony jak gdyby no, klienta. Rozumiem, że są jakieś warunki gwarancji, natomiast stawiając się jak gdyby w roli odbiorcy samochodu, to teraz tak. W tej chwili siąpi delikatnie deszcz. Ja poruszam się samochodem, do którego prawdopodobnie w tamtym miejscu sączy się woda. Oczywiście ta woda przy większych opadach deszczu dostaje się do kabiny mocniej na tyle, że jestem w stanie to zauważyć. Nie wiem, czy przy takiej mrzawce dzieje się to w mniejszym stopniu, czy wcale. Będę to obserwował. Natomiast no ja w tym momencie, zamiast odstawić samochód w jakieś bezpieczne miejsce, zadaszone, jadę nim dalej, narażając się na to, że ta woda gdzieś się tam zbiera. Może to spowodować to, że po prostu w samochodzie za jakiś czas pojawi się pleśń lub na przykład po prostu ulegnie uszkodzeniu jakaś elektronika lub elektryka. Mogłoby się wydawać, że no właśnie tak powinno być, że macie samochód nowy na gwarancji, po to kupujecie samochód nowy z salonu, żeby w razie jakichkolwiek problemów wiedzieć, że samochód zostanie naprawiony, macie w tym momencie zagwarantowany samochód zastępczy, możecie podróżować dalej. Okazuje się, że to tak nie jest do końca. Dlatego też sprawdziłem kwestię związaną z ubezpieczeniem autokasko. W tym momencie ja też pojazd ubezpieczyłem sobie od potencjalnych napraw, nie tylko od kolizji, ale w przypadku właśnie jakiejś naprawy pojazdu powinien też być ten pojazd zastępczy znowu od strony ubezpieczyciela udostępniony. Dlaczego znowu nie mogę skorzystać z tej opcji? Ubezpieczyciel udostępni pojazd porównywalnie jak w pierwszym przypadku, jeżeli przyjadę tym samochodem na lawecie. W przypadku, kiedy przyjadę tym samochodem na kołach, takiego udostępnienia pojazdu zastępczego nie będzie. Jeżeli ten pojazd przyjechał na lawecie, wtedy akurat mój ubezpieczyciel udostępnia pojazd zastępczy na 5 dni i w tym momencie macie czym się poruszać dalej. Podsumowując, na chwilę obecną jesteśmy po wstępnej diagnozie, która niewiele na razie wniosła do sprawy. Kilkukrotnie rozmawialiśmy o tym, że prawdopodobnie możliwe, że w wyniku wilgotności powietrza woda w jakiś magiczny sposób skrapla się do wewnątrz pojazdu. Oczywiście rozumiem, natomiast ja tym pojazdem jeżdżę, tak jak wiecie dobrze, na co dzień wiele kilometrów i tak naprawdę ta woda wdziela się do środka w sposób widoczny w momencie intensywnego deszczu, a w żadnych innych warunkach nie. Była też poruszana kwestia włączonej klimatyzacji, ponieważ ja poruszam się głównie z włączoną klimatyzacją, a więc zostałem poproszony o to, żeby na te kilka dni do czasu wizyty w salonie tą klimatyzację zgasić. Więc zastosujemy się do tego zalecenia, zatrzymam się na chwilę. I od tej pory, przez te kilka dni, niezależnie czy będzie deszcz czy nie, klimatyzację zgasimy. W kwestii samej naprawy, serwis ASO zaproponował, że ponieważ no, jest taka sytuacja jaka jest, mogę zostawić samochód wcześniej i w momencie kiedy oni będą mieli jak gdyby wolny czas między jakimiś innymi naprawami, tudzież jeżeli ktoś by na przykład zrezygnował z naprawy swojego samochodu, wtedy mój wchodzi automatycznie od razu w to miejsce i oni tą jak gdyby diagnostykę i potencjalną naprawę realizują szybciej. Natomiast wszystko byłoby ok, gdyby tutaj można było w tym momencie wyjechać samochodem zastępczym i mieć możliwość poruszania się na co dzień. Natomiast ja w tym wypadku no, nie mam takiej opcji, więc nie mogłem tego pojazdu od razu zostawić. Dlatego wybrałem opcję drugą, czyli przyjeżdżam do serwisu w wyznaczonym terminie i wtedy robimy diagnostykę i działamy, sprawdzamy, co można w tym temacie poprawić. W rozmowie z serwisem ASO odniosłem wrażenie, że tego typu usterka nie jest jakąś częstą usterką w tego typu samochodach. Serwis wspomniał o jakimś jednym przypadku do tej pory, poza moim,
który akurat im się trafił, aczkolwiek nie mamy żadnych danych ani informacji, jak ta sytuacja wygląda w innych serwisach i możemy się tak naprawdę opierać tylko na informacjach innych użytkowników, gdzie ja w ostatnim czasie widziałem kilka takich przypadków, gdzie osoby wrzucały po prostu zdjęcia na fora właśnie dywaników, które były zalane wodą. To, co jeszcze istotne jest z punktu widzenia użytkownika, to no, wydawałoby się, że między serwisami powinien być jakiś mechanizm, narzędzie, które pozwala wymieniać doświadczenia w tego typu przypadkach i wiedzieć, jak reagować. No, nie wiem, może takie narzędzie jest, aczkolwiek ja w rozmowie z osobą, która mnie obsługiwała i z mechanikiem, który na chwilę do nas zdążył podejść i obejrzeć samochód, odniosłem wrażenie, że tak trochę szukamy, nie mamy pewności za bardzo, co się zdarzyło i będziemy ten temat jakoś tutaj analizować zupełnie od zera. Nie ma żadnej zbudowanej wiedzy na jakichś przypadkach z innych serwisów, gdzie można by było od razu w jakiś sposób taki zareagować i tą naprawę przeprowadzić. No jest takie wrażenie, że ta naprawa nie skończy się w godzinę lub trzy, tylko raczej ten temat zajmie nam troszeczkę więcej. W kwestii pojazdu zastępczego nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tematu do końca, więc zgłosimy jeszcze oficjalną reklamację poprzez stronę dacia.pl na infolinii z prośbą o rozpatrzenie tego przypadku w sposób indywidualny i zobaczymy, jak Dacia podejdzie do tego przypadku, czy ten samochód zdecydują się jednak udostępnić na okres naprawy, czy kategorycznie odmówią i zostaniemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy obecnie. Jeśli chodzi o ten odcinek, to na pewno będzie to taki odcinek łączony. Tak naprawdę włącza się teraz w momencie, kiedy będzie się coś działo. Teraz są takie dni deszczowe, więc będzie szansa to przetestować. Ewentualnie, jeżeli przez ten czas na wyłączonej klimatyzacji nic się nie będzie z samochodem działo, to widzimy się wtedy na wizycie w ASO. Jestem po pierwszej przejażdżce w deszczu. Tak jak widać, pada. Zrobimy sobie taki szybki test, żeby Wam pokazać, bo na razie tak naprawdę na wycieraczce jeszcze tej wody nie ma. Ja podejrzewam, że większość przypadków jednak potrafię przegapić w ten sposób. Położę się tutaj i spróbuję po prostu przez chwilę tutaj dotknąć suchą chusteczką w tym miejscu, gdzie widzę, że ta woda się sączy i ta chusteczka jest ewidentnie mokra. Pojeździmy jeszcze dłużej, ale teoria klimatyzacja włączona, klimatyzacja wyłączona, według mnie tutaj w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Proponuję, żebyśmy w tym miejscu zrobili cięcie odcinka, ponieważ ten film i tak już trwa dosyć długo. Widzimy się za tydzień w kolejnej części i tam mam nadzieję, że już problem zostanie definitywnie rozwiązany. W międzyczasie napisałem reklamację do Dacia Polska i tak naprawdę szczegóły tego wszystkiego opowiem Wam w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, cześć!